Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Przegląd Forda Chevrolet GT500 Super Snake. Tak ten wóz wygląda, jest to wersja The Run, czyli wersja Need for Speed The Run, która została wydana kilka lat temu, nie, rok temu chyba, kiedy był The Run udostępniony. W każdym razie, chyba rok temu, coś takiego. W każdym razie jest to nawet całkiem dobry wóz, raczej średniak niż bardzo dobry wóz. Porównywalny do Bossa 302 z 2012 roku, wszak jest to też model oparty na tym samym modelu bazowym, czyli Fordzie Mustangu z 2012 roku. Z tym, że tutaj mamy trochę gorsze przyspieszenie w stosunku do Bossa, również słabe nitro, ale za to lepsze prowadzenie. I zaraz zademonstruję wam, jak ten mały monster sobie radzi. Przede wszystkim na uwagę zasługuje tutaj dźwięk silnika. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie brzmi. Tak się rozpędza. W moim odczuciu powyżej 200 km na godzinę jest lekka zadyszka. Teraz tego nie będzie widać, bo jadę z górki. Ale zobaczycie to na prostych. Zresztą, pojadę zaraz kilka wyścigów i sobie naprawdę sprawdzicie, że nie jest tak różowo, jakby się chciało. Jest to ładny samochód, fajnie wygląda, bardzo groźnie. Ale niestety, poza tym nie doświadczycie tutaj jakichś tam porażających osiągów, jakby na to mógł wskazywać wygląd tego wozu. Moim zdaniem. Zakręty, znaczy tak, prowadzi się go bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Nie skręca jakoś przesadzenie, jakoś tak bardzo mocno. Fajnie trzyma się, znaczy trzymać się drogi w sumie nie trzyma się dobrze drogi, ale jest stabilny. Jadę na kamerze z maski, dlatego że z maski słychać lepiej po prostu dźwięk tego wozu. Fajniej. Tak mruczy i w ogóle. Niestety samochód nie posiada żadnych bodykitów, ani spoilerów, ani masek. Jedyny bodykit taki jest dostępny jest w wersji dragowej, która w moim przekonaniu raczej nie nadaje się na dragi. Dlatego, że mamy tutaj słabe nitro, jak już wspomniałem. Okej, pojedźmy sobie może jakiś wyścig, co? Ja mam go obecnie w klasie S. Tak jest. Dlatego, że bardzo łatwo go stunigować do klasy S. I w klasie A, ani w klasie S nie jest to dobry rywal. Ale zaraz się o tym przekonacie. North Bay and Herbor moimi przeciwnikami są Koenigsegg Agera oraz Audi R8 5.2. Ja mam tutaj wydłużone nitro do 5 sekund. Znaczy perfect start. Po wyścigu pokażę wam, jakie mam tutaj części dokładnie. Kurczę, ale mnie ten trafik jakoś dziwnie zblokował. Ale spoko, chyba dogonimy tą resztę. Nie jest to zbyt dobry samochód, ale na trasach tego typu myślę, że poradzi sobie świetnie. Spadaj! O, kurczę, ale się udało. Dobra. Przede mną Agera, która jedzie dość słabo. Z przodu Audi R8. Nie. Ale spoko, jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. No jak widzicie, zakręty pokonuje się GT500 bardzo, bardzo przyjemnie. Bardzo dobrze. Może tak. Bo przyjemnie to ja mogę wam tylko powiedzieć przyjemnie, prawda? Tego nie widzicie. Ale jest naprawdę fajne wprowadzenie na samochód. Okej. Audi R8 chyba zaraz będzie moje.
O, sorka. O nie. Okej, i uwaga, uwaga. Gaz do dechy. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. I zobaczymy tutaj, jak sobie poradzę. Świetnie, udało się. Wygrałem tutaj dzięki tej stabilności samochodu na tym wyskoku. Bo tam jest naprawdę ciężko utrzymać wóz w jednym... O, w jednej pozycji, ale mnie załatwił. O, man, co jest? Dobra, zaraz wam pokażę te części. W sumie mam całkiem niezłe. Patrzcie sobie. Ultra opony, wyścigowe hamulce, wyścigowe zawieszenie, ultra skrzynia biegów, ultra turbo i ultra silnik. Turbo jest profesjonalne, przepraszam, ale ultra jest silnik. Także części całkiem niezłe. Widzicie tutaj perfect start wydłużony do 5 sekund. I jakieś tam części wizualne. Pojedźmy sobie jeszcze jakiś wyścig może, co? Petersburg, da? Moimi przeciwnikami są takie samochody, które powinny być dość porównywalne właśnie do GT500. Poza tym, że wszystkie mają mocne nitro, a ja mam słabe. Ale jeśli chodzi o takie osiągi bez nitra, to myślę, że w miarę porównywalne. O kurde. Okej. No i już ich chyba... O, teraz już ich nie doganiam. O. Jeden gdzieś tam wyleciał do przodu. O kurczę. Totalnie. Nie wiem, czy go dogonię. Raczej już chyba nie. Na pewno raczej nie. Jak oni się tu będą tak rajmować, ja się przez nich nigdy nie przebiję. I tak działa nitro w GT500. Także nie ma się czym chwalić. O nie! Kurczę, naprawdę słabo mi idzie w tym wozie, nie wiem czemu. Nie jest on aż tak zbyt dobry, prawda? Jest to taki średniak, jak mówiłem na początku. Raczej nie ma co tutaj oczekiwać od niego zbyt wiele. Znaczy, moim zdaniem, Boss 302, ten taki nowszy, na pewno poradziłby sobie lepiej. Na pewno jest lepszy od tego GT500. GT500 jest takim rzadko spotykanym samochodem. O kurde, nie to. Ale, kurczę. Boss jest lepszy pod tym względem, że właśnie ma to lepsze przyspieszenie, prawda? Bardziej go może zarzuca na zakrętach. Ale z drugiej strony da się to też opanować. I macie tutaj, jeśli go opanujecie, macie naprawdę dużo lepsze osiągi niż w GT500. W ogóle ja nie wiem, czemu GT500 jest wersją dragową, skoro ma gorsze przyspieszenie, prawda? Takie jest moje zdanie. Cóż, jak już mówiłem, części wizualnych nie mamy tutaj żadnych do tuningu. Ani też, no. Tak jak mówiłem. Teraz mamy ten samochód dostępny za boosty. I tylko i wyłącznie wersję dragową, która moim zdaniem w ogóle się nie nadaje na dragi. Bo ma słabe nitro po prostu. Nitro, nie? Jest dostępny. Gdzie ty jesteś? Jest tu. Tak wygląda wersja dragowa. 3120 boostów. No jak za tą, to nie jest wysoka cena jak za taki samochód, ale no ja bym się spodziewał, że w niedługim czasie może się pojawić za IGC, może gdzieś tak, nie wiem, za 3 miesiące. Jakoś tak w tym czasie, coś takiego. Zobaczymy zresztą jeszcze, bo nie zawsze te prognozy się przecież sprawdzają, prawda? W każdym razie
Podsumowując, jest to dość średni samochód, jak powiedziałem. Widzicie, ja mam tutaj całkiem niezłe części, a i tak jest jest po prostu słaby, jak na to części, prawda? Dużo lepsze samochody możecie kupić za kasę z gry. Z wyglądu jest może pociągający, ale tylko tyle. Także nie polecam tego samochodu. Ale jeśli ktoś jest entuzjastą muscle carów i takiego wyglądu, bo mi się bardzo podoba z wyglądu, i w sumie nie jest aż taki najgorszy, prawda? Są gorsze samochody. To jak najbardziej polecam. Ale jeśli chcecie nim wygrywać, jeśli kupujecie go z myślą o wygrywaniu, to raczej nie polecam. Takie moje zdanie. Zapraszam ponownie i trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!